Innym sposobem na szkicowanie jest rysowanie sylwetki z wypełnieniem. Tworzymy wtedy tak zwaną bryłę, którą będziemy mogli później wypełnić szczegółami. Malowanie zaczynając od bryły jest na tyle wygodne, że nie skupiamy tak wielkiej uwagi na detal oraz nie potrzebujemy od razu tak wielu informacji odnośnie naszej postaci czy też jakiegokolwiek innego obiektu, na przykład pojazdu. Z pewnością możemy zrobić to później w trakcie rysowania. Ja tutaj zacząłem rysować całkiem nową postać, żeby pokazać przykład, jak łatwo można w ten sposób uzyskać standardowy czarno-biały koncept i zrobić to w miarę szybko. I tutaj właśnie teraz mniej więcej będę kończył cały zarys jakby postaci. I tutaj doszedłem do momentu, gdzie będę potrzebował narysować długą, prostą linię. Zrobić to w łatwy sposób, przytrzymując Shift i przeciągając w dół, lub można zrobić poziom również. I marki Tool, używając teraz, mogę odpowiednio umieścić tą linię. Jest to jakaś długa broń, którą chcę umieścić w odpowiednim miejscu, tak żeby była w miarę dopasowana do całej postaci. Można teraz poprzez Ctrl przesunąć ją w odpowiedni sposób, rozciągając ją i zatwierdzając klawiszem Enter. I teraz z pewnością koncepty tego typu są tylko szybką wizualizacją i zwykle robi się ich kilka po to, aby przedstawić naszą postać, jej osobowość, emocje lub różne sytuacje, w których się znajduje. W ten sposób odbiorca będzie lepiej poinformowany i będzie miał szerszy obraz tego, jaką postać chcemy stworzyć. Kiedy mamy już naszą bryłę, kolejnym krokiem będzie dodanie przynajmniej trzech nowych warstw, na których będziemy malować cienie, światło oraz detal. Musimy ustawić tylko odpowiednią postać teraz. No i ważne jest to, aby teraz warstwy, które stworzymy, to będą oddzielne warstwy. Do tej postaci będziemy musieli oddzielnie rysować światło, cienie i detal, dlatego potrzebujemy trzech nowych warstw. A więc raz, dwa, trzy. I najeżdżając na linię łączącą obie warstwy, przytrzymując Alt, kliknięciem zatwierdzamy. W ten sposób przyłączamy nasze warstwy do naszej oryginalnej warstwy z postacią. I teraz możemy je właśnie w łatwy sposób nazwać, odpowiednio Shadow, Light oraz Detail. I na tych poszczególnych warstwach będziemy teraz robić światło, cienie oraz detal. Tą główną teraz z postacią naszą warstwę będziemy musieli trochę rozjaśnić. Możemy to zrobić właśnie dając na Image Adjustments Hue Saturation. I tu w tej rubryce Lightness możemy nieco poprawić, dodając trochę więcej światła. I tak zatwierdzamy. I w tym momencie możemy kontynuować, dodając właśnie ciemniejsze cienie. No i teraz musimy pamiętać, aby cienie, które chcemy dodać, muszą mieć jakiś sens. Powinniśmy od samego początku ustalić, skąd będzie padać światło. Jeżeli padać ono będzie z górnego lewego rogu,
mniej więcej pod skosem. Musimy dodać cienie tak, aby miały one sens i były zgodne z naszym założeniem. Pamiętajmy również, że są to tylko i wyłącznie cienie, więc powinniśmy dodawać je intuicyjnie, czyli tam, gdzie one zwykle są, czyli na przykład pod brodą. W ten sposób oddzielając głowę od tułowia i tak dalej, aż cienie będą rozmieszczone na całej postaci. I tak oto możemy przejść teraz do światła. Tutaj mamy nieco prostsze zadanie, ponieważ dodajemy światło w miejscach, gdzie go po prostu brakuje. Czyli jakby przeciwne miejsce do cienia. Jest to wręcz logiczne, dlatego jest to zwykle łatwiejszy proces. Teraz przechodząc niżej, możemy światło robić nieco ciemniejsze. Nie musi być ono aż tak bardzo widoczne w tych niższych częściach ciała naszej postaci. Być troszeczkę bardziej zblendowane. No i dzięki temu możemy zobaczyć też, że właśnie wydobyliśmy jakąś formę i bardziej to przypomina teraz jakąś postać. No i na koniec nieco detalu, żeby pokazać jeszcze więcej, więc dobrze byłoby tutaj teraz dodać jakieś oczy, jakieś spojrzenie tej postaci, czego ewidentnie brakuje. Więc możemy tutaj po prostu pobawić się z eyedropperem, dodając właśnie ten sam kolor światła, cieni, żeby po prostu dzięki temu uformować jakąś twarz, cokolwiek innego. W ten sposób właśnie budując całą tą formę. I oczywiście możemy bawić się z różnymi pędzlami. Jakiś soft brush byłby tutaj odpowiedni dla właśnie jakichś oczu. Właściwie możemy tak konstruować całą naszą postać, bawiąc się przy tym, bo w końcu o to właśnie chodzi. Żeby mieć przy tym jak największą zabawę. No i teraz dalej będziemy dodawać coraz więcej detali, mięśnie. I oczywiście musi być to zrobione mniej więcej, nie musi być to aż tak dokładne, ponieważ jest to szybki koncept. Chcemy po prostu pokazać coś w miarę szybko. Ale musi mieć to też jakiś sens. Więc tutaj właściwie mógłbym się zatrzymać, pamiętając, że wciąż jeszcze oczywiście można dodać więcej detalu, ale możemy to zrobić w inny sposób. Za pomocą na przykład nowej warstwy. Nowej warstwy, którą moglibyśmy dodać pod naszą oryginalną warstwę postaci. Jeszcze tylko oddalimy i spojrzymy z daleka, czy mniej więcej dobrze się to rzuca w oczy. Widzimy, że rytmika jest mniej więcej zachowana, jest wszystko spójne, więc możemy właśnie stworzyć taką warstwę teraz pod naszą jakby postacią. I tam po prostu dodawać więcej detalu, którego brakuje nam, zabrakło nam po prostu na samym początku. Czyli jakieś uzupełnienie, dodatki do jakiejś, do naszej broni. Może ta postać mieć jakieś kolce, mogą to być jakieś dziwne włosy, coś w tym rodzaju. Może mieć nawet
jakiś ogon. Więc dzięki temu dodajemy tego szczegółowego detalu, który tak bardzo dobrze wybija nam teraz naszą postać. I możemy dzięki temu stwierdzić, że to jest gotowy jakby koncept, czarno-biały koncept, który jest w miarę szybki. Na tym to polega. Dobrze byłoby stworzyć teraz jakieś tło. I nie musi być to otoczenie typu las czy ocean, ale po prostu zwykły gradient, żeby nadać temu lepszy wygląd jako całokształt. Teraz wybierając gradient, jedną z opcji przejścia kolorów, czyli to jest tutaj na górze, możemy tym suwakiem zmienić intensywność przejścia, ale najlepiej zostawić w defaultie tak jak jest. I teraz musimy wybrać tylko odpowiednie kolory w jednym i drugim suwaku. U mnie są to odcienie szarości. I przeciągając z dołu do góry lub na odwrót, mamy zrobiony fajny gradient, który dodaje nam niewiele, ale zawsze jest jakiś fajny efekt. Ale do tego typu konceptów jest on z pewnością wystarczający. No i teraz pomyślimy jeszcze nad jednym fajnym dodatkiem. Dlatego będziemy musieli stworzyć nową warstwę. Czyli klikamy na nową warstwę. I może jeszcze wrócimy do tego gradientu, bo właściwie szłoby go troszeczkę rozjaśnić. Tak do 60%, coś około tego. Żeby było nieco jaśniejsze. I teraz jakimś fajnym pędzlem z charakterystyczną teksturą możemy dodać jakiś fajny efekt. Efekt komiksowy taki. Po to, żeby dodało to jeszcze lepszego efektu. Będzie to na pewno fajnym dodatkiem do całości. I oczywiście teraz możemy również użyć Adjustments Curves, czyli pobawić się ze światłem. Wyginając linię, możemy spoglądać na to, jak mniej więcej to wygląda i wtedy zatwierdzić, kiedy już jest to odpowiednie. I w ten sposób mamy dodanych już kilka efektów. Na pewno ten koncept robi się coraz bardziej szczegółowy, jak dla nas. I teraz na koniec dodamy już ostatni, tak zwany smaczek, czyli podpis. I niekoniecznie będzie to podpis autora, ale będzie to po prostu podpis naszego konceptu. Kiedy mamy ich kilka, dobrze jest podpisać je koncept 1, koncept 2, koncept 3. My tutaj podpiszemy nasz koncept 1, żeby po prostu było wiadomo, że jest to jeden z wielu konceptów. No i oczywiście zrobimy tu krótką edycję, po prostu żeby nie rzucał on się aż tak bardzo w oczy. Możemy go jak najbardziej dać całkiem w dolnym rogu i troszeczkę mniej, żeby się wybijał, tak jak jest teraz. Jak już wspominałem, takie konceptowanie bardziej polega na tym, żeby dostarczyć odbiorcy ilość, a nie jakość. I wiąże się to z tym, że im więcej mamy takich konceptów, tym łatwiej będzie odbiorcy odczytać pomysł, który mu podsuwamy. Nie jest to oczywiście wykluczone, żeby takim sposobem stworzyć całą ilustrację, ale wszystko zależy od potrzeb projektu. No bo tego, czy robimy to dla siebie, jest nam po prostu łatwiej zacząć w ten sposób. A teraz już kończąc, powinniśmy pamiętać zawsze o tym, żeby saveować nasz projekt. Jest to bardzo ważne za każdym razem.